Szanowni Państwo, nawigatorem 2016 zostaje Wacław Radziwinowicz. Zapraszamy na scenę. Bardzo, bardzo dziękuję i muszę przyznać, że się jak dziecko cieszę z tego, że to jest kategoria nawigator, bo ja od 20 lat uprawiam swoją dziennikarską działkę. No, ta działka jest duża, największa na świecie, 17 milionów kilometrów kwadratowych, dlatego ma jeszcze taką tendencję do powiększania się. Właśnie, co się nie wszystkim podoba, a poza tym ta duża działka, jak mówią autochtoni, to jest taka przestrzeń, na której nie ma dróg, są tylko kierunki, więc nawigator się tam chyba przydaje. Serdecznie jeszcze raz gratulujemy tej nagrody. Panie redaktorze, 18 lat był pan korespondentem w Moskwie i nagle dostaje pan nakaz opuszczenia kraju i zostaje panu cofnięta akredytacja prasowa. Czym pan podpadł władzom Federacji Rosyjskiej? No to ich trzeba zapytać. No ale na pewno pan się domyśla. No oni się wypierają, bo ja próbowałem ich pytać na różne sposoby, ale nie odpowiadają na to pytanie. Wiecie państwo, tak jak już rozmawiamy, bo przede wszystkim, a jeszcze chciałem dodać jedną rzecz. Ja się strasznie cieszę, że to jest akurat ta nagroda, bo ona jest najmniej koniunkturalna. Ja myślę, że po prostu jeżeli studenci, to oni tak jak im w duszy gra, a nie tak jak im grają, przyznają tę nagrodę. I to jest chyba dosyć ważne dla tych właśnie ludzi. Bo ja właściwie się zajmuję takim dziennikarstwem ślęcznym, bo cały czas ślęczę nad tym, co się tam dzieje, z czego to wynika, co będzie dalej, jakie są prawdziwe intencje. I wydaje mi się, że ja przez te już prawie 20 lat tak się obkułem tego wszystkiego, tak się tego nauczyłem, że mnie po prostu się nie da oszukać. A no, oni lubią oszukiwać. I za to właśnie jest ta nagroda. Panie redaktorze, studenci przyznali panu nagrodę też za najnowszą książkę, Creme de la Creme. No to jest opis Rosji horrendalnej, Rosji absurdalnej, ale także Rosji ludzi i Rosji władzy. I my często patrzymy na Rosję dosyć stereotypowo. Czy my ich krzywdzimy, czy może faktycznie te niektóre stereotypy potwierdzają się? Gdyby pan ze swojej perspektywy prawie 20-letniej mógłby nam, studentom, powiedzieć, jak właściwie wygląda Rosja? To ja nie wiem, to już to pytanie padło. Mamy jakieś 16 godzin na rozmowę? Bo to, no to ja już powiedziałem, to jest duży kraj. To jest duży kraj. On jest pstrokaty, on jest bardzo, bardzo różnorodny. Ale ja myślę, że mimo wszystko, mimo takich, bo jak to jest też te 18 lat, to jest też cała masa tragedii. Ja mam prowadzę taki katalog komputerowy, spis nazwisk, adresów, telefonów. I jak czasami się jemu przyglądam, to się już przerodziło w jakąś taką zbiorową mogiłę, bo bardzo wielu ludzi jest już, telefony mam, ale oni już są poza zasięgiem. I to są też i tragedie, i ból, ale on jest tak kolorowy, tak barwny ten kraj i ten naród jest tak niezwykle ciekawy. No ja myślę, że po prostu warto jest się im przyglądać, niestety nie wszyscy mogą tam jeździć, ale jeżeli się daje, to rzeczywiście jest to kontynent. No jak ja mówię, że Rosja jest jak bagno po prostu, wciąga.
Panie redaktorze, tak, krótko na zakończenie, pewna anegdotka ze Stanów Zjednoczonych. George W. Bush po spotkaniu z Władimirem Putinem paręnaście lat temu powiedział, że w jego oczach widzi bratnią duszę. No, John McCain twierdził, że widzi tylko trzy litery w Putinie, to jest KGB. A co pan, Wacław Radziwinowicz, w 2016 roku widzi w oczach Władimira Putina? No ja widzę w jego oczach łzy, bo ja je widziałem. Już nawet nie raz, a ostatnio raz widziałem wtedy, kiedy przy pomocy różnych sztuczek został wybrany na prezydenta i tak się wzruszał, że znowu jest u władzy. Poruszyło go to. Szanowni Państwo, nawigator Wacław Radziwinowicz. Jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję serdecznie.